Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wronek. Dzisiaj zrobię opening kilku kapsuł z naklejkami, z autografami i powiem wam co do drużyny marzeń. Na moim kanale już od kilku dni, już od, praktycznie od początku jest właśnie wyzwania pikem, w którym możecie jak zwykle wygrać skiny ode mnie. Wystarczy dobrze wytypować, więc zajrzyjcie do tego filmu, jeszcze tego nie zrobiliście. Macie jeszcze czas do rozpoczęcia pierwszego meczu na Majorze 29 marca. No i tak jak mówiłem, nad drużyną marzeń trzeba jeszcze się było zastanowić, jeszcze jest właśnie, było kilka dni. Myślę, że już nadszedł ten czas, że warto już zrobić. I co jest ważne, drużyna marzeń jest codziennie, możemy zmienić skład. To jest tylko na pierwszy dzień, czyli każdy pick będzie dotyczył tylko tych meczów, które tutaj się znajdują. No i co możemy powiedzieć na początek, że NiP jest w dobrej formie. I gra z F3, powinien ten mecz ugrać łatwo. LG tak łatwo z Maus nie będzie miało. FaZe Clan Liquid to będzie zacięty mecz, myślę, że FaZe to może wygrać. Zostawiłem Liquid na klejkę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Fnatic Splice tu podejrzewam, że Fnatic lubi odpuszczać te mecze grupowe, ale myślę, że oni to na spokojnie wygrają. Envious, Counter Logic Gaming. Jestem ciekaw formy Envious, jak się zaprezentują, bo mamy tam dobrego snajpera KNS czy Apexa do entry fragera. Zobaczymy, czy będzie warto ich postawić. Astralis Gambit. Myślę, że to nie będzie łatwy mecz dla Astralis Gambit. Się przygotowuje też. Fajny film ostatnio wyszedł z dziewczyną Dosi na YouTubie właśnie Gambit na kanale. Polecam obejrzeć. Navi Cloud9. To też będzie zacięte spotkanie, myślę, że to będą grać pod Guardiana. No Guardian ostatnio statystyki na Counterpeed Season League pasowałby do wszystkiego. Tak jak tutaj sobie zobaczycie w drużynie marzeń, to praktycznie w każdym go znajdziecie. No pierwsze zabójstwa grają pod Guardiana. Jak widzicie najwięcej jest klucz, to jest klucz na poka są te statystyki. Czy Sniper też, więc... Zobaczymy, czy w klaczach też gdzieś jest niżej, czy go nie ma. No w klaczach nie jest. No jest na 13 miejscu, też wysoko strasznie. Więc naprawdę on jest wysoko wszędzie. Commandos. Niektórzy z was chcą zrobić taki skład sobie tańszy, bo wiadomo, nie każdy kupuje te kapsuły, żeby wdropić albo dropić je 3 lata, tak kiedyś otwierałem właśnie na klucz na poka, cały czas ta sama naklejka leciała. I tutaj część daje może Aziego z FaZe Clanu. No to są statystyki z klucz na poki. Moim zdaniem Azy tutaj ich komandosem nie będzie. A dlaczego? Grają po pierwsze pod Liquid, które to spotkanie nie będzie łatwe. Po drugie Azy nie zdobywa ostatnio tak dużo fragów w FaZe. Nie wiem jak on tam rolę ma, ale jego statystyki tak nie błyszczą, jeśli przeglądałem. Zawsze gdzieś tam na dole tabeli ląduje, dużo śmierci ma, więc różnie to może być. A Commandos 2 punkty za zabójstwo, minus 1 punkt za zgon, dodatkowo punkty właśnie między kaderaty, różnica między zabójstwami a zgonami. Tutaj też zobaczcie, Guardian jest strasznie wysoko na drugim miejscu, można wszędzie tego Guardiana stawiać. Ale dobra. Zróbmy najpierw opening tych trzech kapsuł, tutaj sobie kupiłem z NiP-u. Zobaczymy kto wyleci. Mam nadzieję, że ktoś kto mi się przyda do obstawienia. Będzie Freeberg. No Freeberga nie chciałem obstawiać do Fantasy Teamu. Nie lubię gościa. Myślałem, że będą większe zmiany. Miały być większe zmiany. Podobno była plotka, że właśnie Pyt dołączy i Michael Lele za Freiberga, ale Michael Lele nie chciał drugi raz wchodzić do NiP-u, raz już go wyrzucili. O, karwa, devil mi dropnął, to tego co nie chciałem, właśnie to jest kupowanie naklejek nieopłacalne. Devil kompletnie nieudana zmiana, moim zdaniem, zobaczymy jak się na majorze popisze. Zobaczymy ile ta naklejka jest warta i z Navi, przydałby się ktoś Guardian Flamey. Będzie Zeus. Zeusa do Fantasy Teamu nie miałem zamiaru wstawiać. Ale zobaczymy ile warty jest ten devil. $0.29 kupić za 0.80 0.20 słabiutko z devilem, muszę wam powiedzieć. Zobaczymy ile Freiberg jest warty. Słabiutki opening. Freiberg 0.69, no tu już trochę lepiej. Zeus 0.31. Dobra, przejdźmy dalej.
do tej drużyny marzeń. Także w pierwszym zabójcą bym stawiał Guardiana. Jeśli macie mniejszy budżet, możecie kupić Apexa, który jest tańszy od Guardiana. Myślę, że też może coś powalczyć. W snajperach bym typował, jeśli tutaj w pierwszym zabójcu daliście Guardiana, to w snajperach bym typował Kennesa. JDM też zawsze się potrafi z dobrej strony właśnie na tych majorach pokazać, wyciągać, tak to średnio z tej awupy. Ale myślę, że tutaj KNS może zrobić robotę właśnie na CLG. I jeśli on będzie w formie, będzie strzelał, to może zrobić jako snajper robotę. To dodatkowe punkty za każde zabójstwo z karabinu snajperskiego. Tam też Happy często podejmuje tą AWP, ale myślę, że KNS będzie rozsądnym wyborem. Chyba że na pierwszym zabójcy dacie Apexa, a na snajpera dacie Guardiana. To już wasz wybór. Wojownik rundy Eko. Tutaj niekoniecznie trzeba sugerować się tymi statystykami, które tutaj są. Warto spojrzeć, że tutaj za pistola dostają plus 2 dodatkowe punkty za każde zabójstwo z pistoletu, czyli teoretycznie drużyna słabsza może to być, ale która będzie grała dużo eko i zdobywała na tych pistolach fragi, nie tylko w rundach pistoletowych, ale na tych eko będą potrafili wyciągnąć. Zastanawiałem się tutaj nad pikiem z Fnatic Denisa, ale myślę, że na splice oprócz rund z pistoletowych jakichś tam rund eko raczej nie będzie splice jakiegoś dużego oporu nie postawi, chyba że Fnatic sobie odpuści i będą grać kilka razy te eko. Także tu jest ciężki wybór. Naprawdę tutaj może wszystko się zdarzyć. Na ten moment ciężko jest wytypować. Myślę, że Denis by był rozsądnym wyborem i Denisa możemy kupić tutaj w statystykach też, bo na trzecim miejscu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na rynku jest warty 0,78, czyli mniej niż kosztuje. Kupię sobie tego Denisa. Jest Denis z Columbus. I Denis sobie wylądował. Król klaczów. Tutaj Michael Ele dobrym wyborem był na tamten major. No i jak się okazało, był znów dobrym klaczerem. Myślę, że z Liquid będzie miał szansę do pokazania się, do klaczowania. Mamy Seiza, KNS, Rain, Happy. Myślę, że wojownika rundy Eko, jeszcze pominąłem właśnie ważną postać, nie powiedziałem wam, bo tutaj nie ma go na pierwszej stronie. Niko, gość z Milesport, strzela na pistoletach bardzo, bardzo świetnie, potrafi też z Digla wyciągać. Myślę, że Niko byście mogli kupić, zobaczę ile ta naklejka jest warta na rynku. Ale Niko 2,96, czyli albo próbować sobie zrobić opening, albo kupić, zaryzykować. Na króla klaczów też Niko nie byłby zły. Niko z Mouse. Myślę, że zobaczmy ile size jest warty. Też size 0,30, więc Navi z Cloud9 będzie miał dużo też okazji, to nie będzie łatwy mecz. Cloud9 się z dobrej będzie strony pokazywało. Myślę, że teraz ogarnęli się trochę. Na Ibo Power mieli trenera, dużo im to pomogło. Myślę, że jeśli chcecie właśnie taką tańszą naklejkę do 30 centów, to taki size jest rozsądnym wyborem, bo jak widzicie Niko jest strasznie drogi. Ja myślę, że Michael Ele na tym majorze nie będzie tak klaczową. Zobaczymy. No i Commandos, kogo bym tutaj do Commandosa dał, tak już mówiłem, nie sądzę, żeby był AZ, chyba że chcecie jakąś tanią naklejkę, ale AZ'ego bym tutaj nie stawiał, Guardiana już wam polecałem, też odpada, KNS'a też. Można by było dać naszego Snaxa, ale mają ciężki mecz z Gamers 2. A jak wiadomo, Crims, co ciekawe, jest wysoko strasznie, gra na pozycji supporta, a tutaj na Commandosie jest wysoko w statystykach, w ostatnim majorze. Więc zobaczymy jak się pokaże z tej strony. Na splice tam każdy z Fnatic może być dobrym komandosem. Zobaczymy. Happy, Cold Zero. Zastanawiałem się nad Cold Zero, czy wam nie polecić, ale mają meczyk właśnie z myszkami, z Mouseport, Niko, Chris J. Dobrzy pistolerzy właśnie na rundę Eko.
więc nie polecam. Zobaczymy Dupricha. Na Astralis mamy z Gambit. Moim zdaniem Gambit powalczy i to nie będzie łatwe przetarcie dla Astralis. Duplich 1,79. Myślę, że jakiś rozsądny wybór. Nie ma tutaj rozsądnego wyboru, nie trafimy co jest w tym meczu, więc typowałbym Snaxa. Znaczy to z Krakowa ostatnio z dobrej strony się pokazywał. Myślę, że on dam go do tego fantasy teamu, zobaczymy co z tego wyjdzie. 1,20, jeszcze nie tak źle. Porównam z Cold Zero. Ile Cold Zero tutaj jest warty? 0,84, czyli między Snaxem a Cold Zero będę oscylował i wstawię dla was później, dokupię mu na razie stąd portfela, muszę posprzedawać jakieś skiny, nie mam na te naklejki, ale dokupię, bo chcę tą odznakę zdobyć tutaj też z Fantasy Teamu, pikemy już są obstawione, także jeszcze raz wam zapraszam na ten konkurs i myślę, że wam przybliżyłem, kogo możecie tutaj postawić. Co do snajpera, przypomniało mi się jeszcze, że możemy sobie dać Falena. Bardzo lubię Falena i jego motywację do gry. Super, oni grają na lanach, zawsze też potrafi z tej awupy wyciągać, więc całkiem, no to już od was zależy. Naklejka Falena nie powinna być taka droga, zobaczmy ile ona kosztuje, chociaż nie, Falen 2,62, także więc Falena wam jednak nie polecam, tak jak mówiłem, Kennesa dajcie, a Guardiana na pierwszego zabójcę i powinno być ok. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, cześć. Cześć, jeszcze raz z tej strony Wronek, mamy dogryweczkę, postanowiłem szybko jeszcze dograć. Otworzę, zrobię jeszcze openingi, kilku autografów, jeszcze trochę więcej dokupię, tylko po prostu mam 1000 przedmiotów, więcej przedmiotów nie mogę mieć w ekwipunku. Tam wstawiłem kilka na rynek właśnie przedmiotów, lecimy za Astralis. Będzie Dupri. Dobry pick, właśnie chciałem Dupiego lub Device'a. To może teraz otwórzmy sobie jedną z LG. Luminosity Gaming. Liczymy na Colda. Będzie Cold. Super! Widzicie, wcześniej Devil wyleciał, teraz mamy Colda. Cold nie jest drogi, ale się przyda, na pewno. I teraz polecimy z drugą Astralis. Będzie Device? Jest! Super! Widzicie, jak teraz ładnie idzie? Nie spodziewałem się tego. Jestem ciekaw, ile Device jest warty. Aż zobaczę, czy Device jest coś warty. Czy go sprzedać, czy obstawić. Device 1,56, proszę bardzo, widzicie? Można sprzedać, kupić kolejną naklejkę, więc spoko. Cold 0,77, Dupli 1,81, widzicie jaki udany open? Lecimy teraz z drugim autografem, aby był równie udany. Liczymy na Falena. Będzie fair. Fair, spoko też, gość. Zobaczymy, ile jest warty. Podejrzewam, że Fer jest mniej popularny, może mieć mniej warty i tam się nie pojawił w tych statystykach, ale Fer naprawdę ostatnio w dobrej formie, lepszej był od Colda, Cold ostatnio. 0,48. No ale i tak na razie jest open dobry, udany. Kupiłem co ciekawe naklejki z Splitza. Dlaczego z Splitza kupiłem naklejki, dwie autografy? Ponieważ Splitze nie sądzę, żeby wyszło z grupy. Nie będzie w tej ósemce, która dostanie awans na kolejnego Majora. No i później będą mieli się ciężko naprawdę zakwalifikować, bo konkurencja jest spora. No Splitze się udało dostać, bo akurat mieli grupę tam słabiej. Vexed było ze Standinem, z Oskarishem, CLG tam słabiej zagrało. No i się udało im. Dawaj. Nie wiem, jak się czyta go, nikt chyba dawaj. Zobaczymy, kto tu nam jeszcze wyleci. Że Profesor Chaos. Ach, jakbym trafił, Profesor Chaos, dobrze, że dwie naklejki się nie zdublowały. Zobaczmy, czy te Profesory Chaosy są coś warte teraz. Ale sobie zostawię na pamiątkę, w jakim punkcie mam sporo tych naklejek, a jeszcze właśnie i Splitze nie bijałem tych zawodników.
Tutaj się waha ta naklejka strasznie, nawet się opłaca, widzicie, zobaczcie jak się waha, bo mało osób kupuje to spryce. Dawaj 1,08, a naklejki 0,88, czyli jakbym teraz sprzedał jakieś tam parę centów, podejrzewam, że byłbym na plusie, więc spoko. Dobra, dalej lecimy z myszkami, może się przyda, bo właśnie jak wypadnie Niko, to obstawiam do tego teamu Niko, jeśli nie wypadnie, no to trudno. Wypadł, więc stawiamy go do fantasy teamu, więc jest Niko, więc go stawiamy. A jak wypadnie Hliżdżej, to i Hliżdżeja postawię, a co tam, zmienię decyzję tam. Że mówiłem, co obstawić, ale będzie Denis jednak. Szkoda, że Hliżdżej było blisko. Denis podejrzewam, że jest mało warty, bo już kiedyś mi na Majorze chyba w klucz na poka, czy w kolonii otwierałem, też ten Denis leciał. Strasznie, no i oczywiście Virtus Pro, lecimy. Ach, ten TAS, ciągle mi ten TAS leci. Pamiętacie pewnie opening, jest tutaj, możecie sobie zobaczyć tutaj w playliście, jak mi cały czas TAS leciał i znowu ten TAS chce mi lecieć. Mam TAS też, co przykleiłem na moim AK ze stat trackiem, bo miałem tych TASów sporo, ale mamy tego snacksa, jest snacks, postawimy go na komandosa. Niech pokaże klasę. I ostatni autograf. Będzie to Pasza Biceps. No Pasza ostatnio w słabej formie, trochę był hejtowany, bo słabo Mulan wyszedł, no ale zobaczymy jak sobie poradzi. Myślę, że na jego popularność naklejka też powinna sporo być warta. Jak wiecie, z tych naklejek oni też dostają profity, więc samo wyjazd na Majora, duże profity jest z tego. Więc naprawdę spore profity mają z tego. Przejdźmy teraz do drużyny marzeń. Także komandos. Komandosie, panie Snacks. Król klaczów. Niko. Wojownik rundy Echo. Denis. Pierwszego zabójcy nie mam. No ale tak jak mówiłem, będę chciał tutaj Guardiana. I tutaj Guardiana kupuję. Jest Guardian zakupiony. Jest. Mamy Guardiana. No i Snajpera. Snajpera bym postawił, tak jak mówiłem, tutaj Kennesa, Hliżdżej nie wyleciał. Może jeszcze, jeśli się uda, może dokupię, jeszcze dokupię naklejkę Envy, otworzę Open, jeśli będę mógł. Envyus. Gdzie jest ta Envy? Pierwszy team. No, nie mam miejsca w ekwipunku, no trudno. Nie mam miejsca w ekwipunku, więc będę musiał sobie jakoś poradzić lub usunąć. Więc snajper. Nie mam nikogo innego, więc lipa jest. Może dodamy Zeusa. Guardiana. A ciekawe co by było, jakbym dał tutaj Zeusa. No ale tutaj na pierwszego zabójcę. Ciekawy składzik. Bardzo ciekawy. Pierwszy zabójca. O, Dupricha sobie dam, mam. Zgłaszam drużynę, zgłoś skład. I to będzie mój skład Fantasy Team na pierwszy dzień. Także zrobiliśmy trochę openingów, tych naklejek trochę już się też jest. Nie będę aż tak dużo ich magazynował, bo z każdego tego Majora zbieram te naklejki, właśnie full ekwipunek się robi później. No ale spoko, do kolekcji są. Więc dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.